W 23. kolejce e-winner drugiej ligi piłkarze byli bardzo skuteczni i strzelili aż 35 bramek. Doszło też do ważnej zmiany, bo po ponad 7 miesiącach mamy nowego lidera. Zapraszamy do obejrzenia magazynu skrótów. Na początek tradycyjnie rozkład gier tej serii spotkań. Wędrówkę po stadionach rozpoczynamy od Polkowic, gdzie spotkały się zespoły, które w tym roku jeszcze nie wygrały. Stomilowi nie pomaga to w walce o awans, a Górnikowi w walce o utrzymanie. Początek spotkania był dość wyrównany, ale drużyny miały problem ze stwarzaniem groźnych sytuacji. W 23. minucie z rzutu wolnego dośrodkował Marcin Stromecki. Po interwencji Jarosława Ratejczaka piłka spadła pod nogi Karola Żwira, ale pomocnik Stomilu kopnął bardzo niecelnie. W odpowiedzi z rzutu wolnego podał Mateusz Magdziak, a po strzale zza pola karnego futbolówka trafiła do Arkadiusza Piecha, który zdobył gola i chyba od razu zdawał sobie sprawę, że nie zostanie on uznany. Asystent nie miał wątpliwości i podniósł chorągiewkę. Najlepszą okazję przed przerwą stworzyli goście. Filip Wójcik podał na prawą stronę do Werika Caetano. Ten wyłożył piłkę Piotrowi Kurbielowi, ale napastnik Stomilu kopnął prosto w bramkarza. Po zmianie stron olsztynianie uzyskali przewagę. W 54. minucie piłkę wywalczył Lukas Kuban. Świetnie wypatrzył Sebastiana Szypulskiego. Rezerwowy Stomilu zagrał wzdłuż bramki do innego zmiennika Bartosza Florka, który nie trafił w bramkę. Został jednak sfaulowany przez Jana Kuźmę i sędzia podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Caetano, ale Marcin Furtak popisał się znakomitą interwencją, a dobitka przeleciała nad bramką. Okazję do zdobycia gola stworzyli też gospodarze. Piech z Biłokinem wyprowadzili kontrę, ale Rafał Karmelita przegrał pojedynek z bramkarzem Stomilu. Piłkarze trenera Szymona Grabowskiego dążyli do zdobycia gola. Po rzucie wolnym pięknym strzałem zza pola karnego popisał się Shun Shibata, ale Górnika uratowała poprzeczka. Dobijający Caetano trafił w słupek i za chwilę do siatki, ale okazało się, że był na spalonym. W końcówce to Górnik miał dogodne okazje, by przechylić szale na swoją stronę. Najpierw strzał głową Michała Czarnego z trudem obronił Jakub Mądrzyk. Po chwili piłkę przejął Karol Fryzowicz, w pole karne podał Mateusz Piątkowski, a tam najpierw w słupek trafił Fryzowicz, a za moment Piech. W końcu po rzucie wolnym uderzył Kuźma, do siatki piłkę skierował Piech, ale znów był na spalonym. Mecz zakończył się remisem, to pierwszy punkt Górnika w tym roku i czwarty remis Stomilu z rzędu. Do Krakowa przyjechał jeden z dwóch zespołów, które w tym roku zdobyły komplet punktów, a do tego w trzech meczach Znicz strzelił 9 goli. Z kolei Garbarnia próbuje odskoczyć od strefy spadkowej. Przed rozpoczęciem spotkania chwilą ciszy czczono pamięć zmarłego w piątek Ryszarda Niemca, wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i członka zarządu PZPN. Pierwsi groźnie zaatakowali goście. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Mateusz Grudziński zamknął akcję i strzałem głową pokonał Ksawiera Dziekońskiego. Znicz chciał pójść za ciosem. Szuman Agamatsu rozegrał piłkę z Jakubem Wójcickim, był sam przed bramkarzem, ale przegrał pojedynek. Nadal atakowała drużyna z Pruszkowa, która odzyskała piłkę pod swoim polem karnym i wystarczyły 4 podania, by Maciej Firlej zdobył 16. gola w sezonie. W poprzedniej kolejce Garbarnia odrobiła 2 bramki straty w meczu z rezerwami Śląska i teraz też się nie poddała. Na strzał z około 25 metrów zdecydował się Mateusz Kardas i zaskoczył Miłosza Mleczkę. Znicz był jednak bardzo groźny w kontratakach. Po kolejnym Krystian Pomorski podał na lewą stronę do Wójcickiego, który dośrodkował, a po strzale Firleja piłka odbiła się od słupka, a Nagamatsu nie trafił w bramkę. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy Tomasz Tymosiak sfaulował Jakuba Wójcickiego, a sędzia podyktował rzut karny. Z 11 metrów pewnie uderzył Firlej. Strata kolejnej bramki też nie załamała gospodarzy, którzy dążyli do kontaktowej bramki. Z rzutu rożnego podał Patryk Mularczyk, a nadzieję na dobry wynik dał Mark Asignor. Znicz mógł szybko na to odpowiedzieć. Po akcji Nagamatsu strzelił Firlej, ale piłkę zmierzającą do bramki wybił Mateusz Bartków. Wynik już się nie zmienił. Znicz wygrał 5. mecz z rzędu i jest 3. w tabeli. Garbarnia znów spadła do strefy spadkowej. Na początku roku KKS Kalisz grał w kratkę. Zanotował remis, zwycięstwo i porażkę. Wygrana z GKS-em Jastrzębie mogła jednak dać awans na pozycję lidera. Zespół ze Śląska do Kalisza przyjechał pokrzepiony wygraną po 6 porażkach i szukał choćby punktu. Przewagę od początku mieli jednak gospodarze. Najpierw po podaniu Michała Boreckiego nad bramką uderzył Piotr Giel. Podobnie pomylił się Michał Borecki, który dostał dobre podanie od Kasjana Lipkowskiego. W 31. minucie błąd popełnił bramkarz GKS-u, który źle wybił piłkę. Ta trafiła pod nogi Nestora Gordillo, ale Hiszpan źle zagrał do Kamila Koczego. Do przerwy gole nie padły, ale bramka dla KKS-u wisiała w powietrzu.
Po zmianie stron znów błąd popełnił Michał Antkowiak. Niezbyt mocny strzał Lipkowskiego odbił pod nogi Giela, który skorzystał z okazji. To 12 gol tego napastnika w tym sezonie. GKS nie był w stanie zagrozić bramce gospodarzy. Piłkarze trenera Bartosza Tarochulskiego chcieli z kolei podwyższyć. Gordillo zamarkował strzał i świetnie podał do Lipkowskiego, a powołany do reprezentacji młodzieżowej zawodnik strzelił na 2-0. Gola powinien zdobyć też Hiszpan. Po złej interwencji Sebastiana Golaka nie potrafił jednak pokonać Antkowiaka. KKS zasłużenie wygrał i w nagrodę został nowym liderem e-winner drugiej ligi. GKS czeka walka o utrzymanie. W Lublinie zmierzyły się zespoły, które od przyjścia nowych trenerów zmieniły oblicze i z drużyn broniących się przed spadkiem stały się postrachem rywali. Przed meczem byli sąsiadami w tabeli, ale po spotkaniu już nie. Już w trzeciej minucie szczęście dopisało gościom. Piotr Ceglarz wypatrzył w polu karnym Jakuba Lisa, pomocnik motoru strzelił, a piłkę zmierzającą do bramki wybił Maciej Wichtowski. Szybko też Pogoń stworzyła okazję. Damian Nowak wypuścił w bójce Zarego Demianiuka, a ten mimo asysty dwóch rywali zdołał oddać strzał, ale za słaby, by zaskoczyć Łukasza Budziłka. Przed przerwą obie drużyny miały jeszcze okazję, ale gole już nie padły. Po rzucie rożnym głową strzelił Rafał Król, Maciej Kikolski odbił piłkę, ale nie zdążył już nic zrobić przy dobitce Arkadiusza Najemskiego. Zaledwie 150 sekund później kolejna szansa. Gospodarze odzyskali piłkę w środku boiska. Kacper Wełniak podał do Lisa, ten na prawo do Michała Króla. Pomocnik motoru zagrał wzdłuż bramki. Kikolski tak przeciął podanie, że piłka spadła pod nogi Wełniaka i było 2-0. Pogoń odzyskała nadzieję w 67 minucie. Wtedy Marcinio odzyskał piłkę i przepięknym strzałem z około 35 metrów pokonał Budziłka. Goście mieli jeszcze kilka okazji, ale sytuacja skomplikowała się w 83 minucie. Wtedy Bartosz Wicenciak sfaulował w polu karnym Mariusza Rybickiego i był bardzo zły na siebie, że doszło do przewinienia. Z 11 metrów pewnie strzelił Rafał Król. W doliczonym czasie Lublinianie wyprowadzili kontratak, a gości po podaniu Dawida Kasprzyka dobił Michał Król. Mimo wielu zimowych transferów, w tym piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie, Kotwica Kołobrzeg nie może wiosną się rozkręcić. Tym razem gościła broniącego się przed spadkiem Kutnika Kraków, co wydawało się dobrą okazją do zdobycia 3 punktów. Gospodarze od początku przejęli inicjatywę, ale nie potrafili udokumentować jej okazjami. Za to goście jako pierwsi mieli dogodną sytuację. Wyprowadzili kontrę, najskuteczniejszy strzelec Krzysztof Świątek podał do Krystiana Lelka. Pomocnik Kutnika wpadł w pole karne, ale z dość ostrego kąta trafił w boczną siatkę. Kotwica zmusiła do wysiłku bramkarza Hutnika po rzucie rożnym. Piłka trafiła do Pawła Łysiaka, który dośrodkował, ale strzał głową Josipa Solicza świetnie obronił Adam Wilk. Po chwili kolejny stały fragment i ogromne zamieszanie w polu karnym Hutnika, ale skończyło się tylko na strachu. W 31 minucie goście znów wyprowadzili szybki atak. Z lewej strony dośrodkował Damian Urban, głową strzelił Marcin Wróbel, ale Bartosz Neugebauer szczęśliwie obronił kolanami. Jeszcze przed przerwą po dalekim wyrzucie z autu Piotra Witasika zza pola karnego z pierwszej piłki mocno uderzył Solicz, ale minimalnie, niecelnie. Po zmianie stron nadal gospodarze przeważali, ale wciąż mieli problemy ze skutecznością. W 53 minucie po akcji z lewej strony piłka trafiła do Michała Kozajdy, ale i on strzelił tuż nad poprzeczką. Kolejna próba Kotwicy, wyrzut z autu do Grzegorza Goncerza, który radzi sobie z dwoma rywalami i próbuje zaskoczyć Adama Wilka strzałem przy bliższym słupku. W 67 minucie jeden z nielicznych wypadów Hutnika. Po dalekim wykopie Wilka Damian Kostkowski źle wybija piłkę. Wróbel do niej doskakuje, ale strzał z ostrego kąta broni Neugebauer. Kotwicy coraz bardziej się spieszyło, ale goście mądrze się bronili. W 86 minucie piłkarze trenera Marcina Puski sami nie dowierzali, jak piłka nie wpadła do siatki. Najpierw z bliska głową strzelał Łukasz Kosakiewicz, a po chwili dobijał Jakub Szarpak, ale nawet nie trafił w bramkę. I niewiele zabrakło, by za tę nieskuteczność słono zapłacili. W 4 minucie doliczonego czasu po wyrzucie piłki z autu strzelił Patryk Kielisz, ale Neugebauer znów świetnie się spisał. Mecz zakończył się remisem, po którym okazało się, że Kotwica pierwszy raz od 10 sierpnia straciła pozycję lidera. Punkt zdobyty w Kołobrzegu pozwolił Hutnikowi wydostać się tuż nad strefę spadkową. W poprzednim sezonie Radunia walczyła o awans do pierwszej ligi, w tym broni się przed spadkiem, podobnie jak jej sobotni rywal Siarka Tarnobrzeg.
Goście na zwycięstwo czekają od 4 spotkań. Radunia u siebie nie wygrała od końcówki października. Tym razem zaczęło się od bardzo mocnego uderzenia. Niespełna 20 sekund wystarczyło, by objąć prowadzenie. Po wyrzucie z autu Cezary Sałczek kopnął w pole karne, a Wojciech Łuczak uderzył z pierwszej piłki i było 1-0. Siarka próbowała odrobić straty, ale właściwie nie zagroziła bramce rywali. Gospodarze też raczej pilnowali wyniku i do przerwy więcej goli nie padło. Po zmianie stron drużyna ze Stężycy powtórzyła manewr z pierwszej połowy. Po rzucie rożnym dla Siarki wyprowadziła błyskawiczny kontratak. Mateusz Kuzimski przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, dokładnie podał do Sałczka, a ten pokonał Wojciecha Muzyka. To była 45. sekunda drugiej połowy. Tym razem Radunia poszła za ciosem. Prosty błąd popełnił stoper Siarki Michał Bierzało. Piłkę zabrał mu Sałczek i tak wyłożył Łuczakowi, że sztuką byłoby się pomylić. Goście mieli doskonałą okazję na honorową bramkę. W polu karnym Szymon Nowicki sfaulował Mateusza Dziółkowskiego. Rzut karny wykonywał Marcin Stefanik, ale Kacper Tułowiecki popisał się znakomitą interwencją. W końcówce Radunia zaatakowała jeszcze raz. Drugi raz podawał Kuzimski, a Ednilson Furtado trochę z pomocą rywali ustalił wynik spotkania. Dzięki drugiej wygranej z rzędu Radunia odskoczyła od strefy spadkowej, a Siarka pozostała na przedostatnim miejscu. Olimpia Elbląg nie rezygnuje z walki o awans, ale po 4 remisach z rzędu wypadła ze strefy barażowej. Liczyła więc na to, że dzięki wygranej z rezerwami Śląska szybko do niej wróci. Młodzi piłkarze z Wrocławia, choć są ostatni w tabeli, uważają, że jeszcze nie wszystko stracone. Czas jednak zdobywać punkty. Gospodarze szybko zabrali się do strzelania goli. W 5 minucie solową akcję przeprowadził Mariusz Gabrych, ale na koniec podał do Jakuba Braneckiego. Napastnik Olimpii za pierwszym razem trafił w słupek, ale dobił z ostrego kąta i Olimpia prowadziła. 10 minut później kolejna akcja. Po podaniu Marcela Stefanika do siatki trafił Patryk Jakubczyk, ale po chwili sędzia bramkę anulował. Uznał, że zawodnik Olimpii zagrał ręką. Goście też zaatakowali. Jakub Jezierski podał na prawą stronę do Piotra Samca-Talara, ale strzał tego zawodnika na rzut rożny odbił Andrzej Witan. Początek drugiej połowy należał do gości, ale długo brakowało konkretów, jak na przykład w 63 minucie. Po dośrodkowaniu Łukasza Gerszesztajna piłka spadła pod nogi Jezierskiego i Dawida Matuszewskiego, ale żaden nie zdążył zareagować, a najszybszy okazał się bramkarz. Kiedy w 77 minucie Śląsk stracił zawodnika, wydawało się, że nie będzie już w stanie nic zdziałać. Za faul w środku boiska drugą żółtą kartkę zobaczył Przemysław Bargiel i musiał opuścić boisko. 3 minuty później sytuacja się zmieniła, z rzutu rożnego dośrodkował Oliwier Wypart, a celnym strzałem głową popisał się Dawid Bałdyga. Gospodarze próbowali wykorzystać grę w przewadze i im też pomógł stały fragment. Po dalekim wrzucie z autu z 16 metrów uderzał rezerwowy Maciej Famulak i Oskar Mielcarz nie sięgnął piłki. Olimpia wygrała pierwszy raz od 4 miesięcy, Śląsk 2 przegrał po raz 3 z rzędu. Zagłębie Lubin miało nadzieję, że w końcu uda się przerwać fatalną pasce 8 porażek. Wisła chciała pójść za ciosem i po wygranej tydzień temu znów zdobyć komplet punktów. Pierwsi bliżej planu byli goście. W 12 minucie z pomocą przyszedł im stały fragment. Z rzutu rożnego dośrodkował Kamil Kargulewicz, a Łukasz Wiech z około 6 metrów kopnął do siatki. W całym spotkaniu gospodarze wykazali ogromny hart ducha. Cały czas próbowali odrobić straty. W 39 minucie Kacper Masiak zdecydował się na długie podanie w pole karne. Obrońcy Wisły wybili piłkę, ale pod nogi Kacpra Terleckiego, który strzelił z powietrza i zaskoczył Błażeja Sapielaka. Czas na drugą połowę. Najpierw Kacper Bieszczad popisał się świetną interwencją po strzale głową Marcina Ryszki. Po chwili popełnił jednak poważny błąd. W 60 minucie Wiech odebrał piłkę przy linii bocznej, podał do Przemysława Skałeckiego, który zdecydował się na strzał z ponad 35 metrów i przelobował bramkarza gospodarzy. To była piękna bramka. Rezerwy Zagłębia od razu ruszyły do odrabiania strat. 3 minuty później Kacper Lepczyński zdecydował się na kilkudziesięciometrowe podanie. Wojciech Błyszko nie upilnował Czejku Dienga i ponownie był remis. Tym razem goście też szybko zareagowali. Błąd popełnił Lepczyński, który podał pod nogi Mateusza Klichowicza. Pomocnik Wisły od razu zagrał prostopadle do Adriana Paluchowskiego, a ten dał Puławianom prowadzenie. I taki obrót sprawnie załamał Zagłębia. Patryk Kusztal podał do Dienga, Senegalczyk zakręcił 2 razy Błyszką i kopnął za pola karnego, a Sapielak nie sięgnął piłki. Więcej goli nie padło i bardziej z punktu powinni być zadowoleni gospodarze. Czas na rywalizację Polonii Warszawa z rezerwami Lecha. W
piątej minucie goście rozgrywali piłkę pod polem karnym. Maksymilian Dziuba podał do Filipa Wilaka, który zdecydował się na strzał z około 23 metrów i Jakub Lemanowicz musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Gospodarze próbowali odrobić straty, ale najpierw brakowało im pomysłu. Wreszcie udało się wyprowadzić kontratak. Łukasz Piątek zagrał w pole karne, ale strzał Marcina Kluski odbił Mateusz Mędrala. Polonia miała w składzie byłego Lechitę Pawła Tomczyka, który pierwszy raz zagrał w podstawowym składzie. I to właśnie 25-letni napastnik przełamał niemoc gospodarzy. Z prawej strony płasko po ziemi zagrał Wojciech Fadecki, a Tomczyk uprzedził Patryka Walisia i było 1-0. To dodało czarnym koszulom animuszu. W 36 minucie znów akcja prawą stroną. Michał Bajdur z przedkońcowej linii wypatrzył na 11 metrze Tomczyka, a ten dał Polonii prowadzenie. Odpowiedź gości była jednak błyskawiczna. Citajszwili dośrodkował w pole karne, Wilak zagrał piłkę do tyłu, a nadbiegający Szymon Pawłowski zaskoczył Lemanowicza przy bliższym słupku. To jeszcze nie koniec emocji w pierwszej połowie. W 42 minucie Wilak przejął piłkę, podbiegł 10 metrów i kopnął sprzed pola karnego. Bramkarz Polonii znów nie sięgnął futbolówki. Lech schodził na przerwę prowadząc 3-2. Wilak wiosną w każdym meczu zdobył gola i ma już ich na koncie 11. W drugiej połowie Polonia przeważała, ale bardzo długo nie potrafiła zdobyć bramki. W 80 minucie z lewej strony podał Fadecki, a Mateusz Michalski z pierwszej piłki pokonał bramkarza i uratował punkt dla gospodarzy. Tak wygląda komplet wyników 23. kolejki eWinner drugiej ligi. W tabeli w czołówce spory ścisk. Nowy lider KKS ma tylko 4 punkty przewagi nad 6. Wisłą. Na dole wygląda na to, że walka o utrzymanie rozegra się między drużynami z miejsc 12-18. W klasyfikacji strzelców znów odskoczył Maciej Firlej, który ma 17 goli. Za nim jest Damian Nowak z 14 bramkami, a 2 mniej zdobył Piotr Giel. W 24. kolejce także nie powinno zabraknąć emocji, a ciekawie zapowiadają się mecze Stomilu z Motorem, Pogoni z KKS-em i Znicza z Olimpią. Na podsumowanie następnej kolejki zapraszamy za tydzień, tymczasem nie zapominajcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!